Naszą wycieczkę rozpoczynamy od przeprawy przez rzekę Gambię z portu Banjul, stolicy Gambii, do miasta Barra. Tędy biegnie najkrótsza droga łącząca Banjul z Dakarem w Senegalu. Gambia jest byłą kolonią brytyjską, która uzyskała niepodległość w 1965 roku. Jest najmniejszym pod względem powierzchni państwem kontynentalnej Afryki. Ma 11 300 km² i liczy 2 100 000 mieszkańców. Kraj ciągnie się ze wschodu na zachód wąskim 50-kilometrowym pasem wzdłuż rzeki Gambia. Od zachodu ma dostęp do Atlantyku, a z pozostałych stron graniczy z Senegalem. Rzeka w tym miejscu jest tak szeroka, że przeprawa bardziej przypomina rejs morski niż śródlądowy. Na północnym brzegu rzeki już widać ruiny brytyjskiego fortu wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Po trwającej niecałą godzinę przeprawie docieramy do miasteczka Barra. Zatrzymujemy się tu tylko dla dokonania wymiany pieniędzy i ruszamy do przejścia granicznego między Gambią i Senegalem. Jesteśmy już w Senegalu, ale musimy zmienić bus, gdyż nasz uległ awarii. We wspólnej delcie rzek Saloum i Siné utworzono znajdujący się obecnie na liście światowego dziedzictwa UNESCO park narodowy obejmujący lasy na Morze Nowe o powierzchni 760 km². Późnym popołudniem wypływamy łodzią w rejs po rozlewiskach delty. Lasy na Morzu Nowym zwane są też lasami mangrowymi albo po prostu mangrowiami. Jest to wiecznie zielona, ziemnowodna formacja roślinna, rozwijająca się na przybrzeżnych płciznach morskich, w miejscach osłoniętych, jak na przykład w zatokach, lagunach, czy jak tutaj w ujściach rzek. Namorzyny posiadają bardzo specyficzne przystosowania umożliwiające im życie w warunkach silnego zasolenia oraz zmieniającego się poziomu wody w wyniku pływów morskich. Jednym z przystosowań są korzenie podporowe, które na znacznej długości nie wrastają w grunt, lecz wystają poskręcane nad nim. Służą one namorzynom do zakotwiczania się w luźnym podłożu, piasku i mule. Namorzyny mają też korzenie oddechowe, które rosną pionowo do góry i wystając nad wodę umożliwiają pobieranie tlenu wprost z atmosfery, podczas gdy system korzeniowy jest zalany wodą.
wieczór dopływamy do wysepki, na której rosną baobaby. Tu widać, jak namorzyn pozbywa się nadmiaru soli. Po krótkiej przechadzce docieramy do baobabów. Na koniec dopływamy do wysepki, którą tysiące ptaków upodobały sobie jako sypialnię. Następnego ranka wzdłuż rzeki Salum wyruszamy do miasta Tuba. Po drodze zatrzymujemy się na wjeździe do Kaolack, czwartego co do wielkości miasta Senegalu. Miasto jest znane z drugiego co do wielkości bazaru w Afryce. Jest też jednym z głównych ośrodków edukacji islamskiej. Tuba jest po Dakarze drugim co do wielkości miastem Senegalu. Miasto założył w 1887 roku szejk Amadou Bamba i jest ono świętym miastem islamskiego bractwa Murydów. W samym sercu świętego miasta wznosi się wielki meczet, w którym jest pochowany przywódca bractwa Murydów, szejk Amadou Bamba. Z tego powodu do Tuby przybywają liczne pielgrzymki z całego Senegalu, a także z sąsiednich krajów. Meczet ma 5 minaretów, a najwyższy centralny minaret liczy 87 metrów wysokości. Budowę meczetu rozpoczął w 1936 roku syn Amadou Bamby, a została ona ukończona w 1963 roku. Parasole na dziedzińcu służą ochronie pielgrzymów przed słońcem w czasie modłów. Meczet jest nadal rozbudowywany i obecnie jest jedną z najokazalszych budowli sakralnych w Senegalu. Fontanna ze świętą wodą, ale niewierni nie mają tam wstępu. Do Tuby przez cały rok przybywają pielgrzymi, ale główna coroczna pielgrzymka, zwana Wielki Magal, gromadzi około 2 milionów uczestników. Odbywa się ona w 16 dniu miesiąca Safar, czyli w 2019 roku, przypadnie 17 października. Murydzi przestrzegają wszystkich nakazów islamu, z tym wyjątkiem, że zamiast do Mekki pielgrzymują do wielkiego meczetu w Tubie.
świętym mieście Tuba obowiązuje zakaz picia alkoholu i palenia papierosów. Nie można tu też przenocować, grać ani tańczyć. Mauzoleum szejka Amadu Bamby. Bractwo Murydów jest najbardziej wpływową i najbogatszą społecznością obejmującą około 1/4 mieszkańców Senegalu. Mauzoleum IV Kalifa. Jeszcze na początku lat 60. XX wieku Tuba była małym miasteczkiem liczącym 5000 mieszkańców. W ciągu 50 kilku lat po wybudowaniu wielkiego meczetu liczba mieszkańców wzrosła ponad 100-krotnie i wynosi obecnie około 550 tysięcy. Z Tuby udajemy się w kierunku miasta St. Louis. St. Louis leży w północno-zachodniej części Senegalu u ujścia rzeki Senegal do Oceanu Atlantyckiego. Liczy około 200 tysięcy mieszkańców. Od 1673 do 1902 roku miasto było stolicą francuskiej Afryki Zachodniej. Metalowy most przez rzekę Senegal o długości 507 metrów z 1897 roku łączy ląd z wyspą, na której leży najstarsza kolonialna część miasta. Wyruszamy bryczkami na przejażdżkę po wyspie, której kolonialna zabudowa została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Widoczna z wyspy poprzez rzekę Senegal nowsza współczesna część St. Louis. Pomnik Louisa Federbe, francuskiego generała i gubernatora. Hotel z ery kolonialnej przy centralnym placu Starego Miasta. Pałac gubernatora. Do rybackiego portu powraca z połowu kolorowa łódź. Rybołówstwem zajmują się członkowie plemienia Lebu, którzy zasiedlają wąski, piaszczysty półwysep leżący naprzeciw wyspy, zwany jęzorem Berberów. Wysadzana palmami nadrzeczna promenada. W jednym z barów mamy okazję obejrzeć występ miejscowego zespołu muzycznego.
porannym słońcu pięknie prezentuje się półwysep zamieszkiwany przez lud Lebu. Członkowie tego ludu żyją w niemal zamkniętej społeczności i ściśle izolują się od pozostałych mieszkańców St. Louis. Ciężarówki chłodnie jadą po ryby, które rozwiozą po całym Senegalu, a nawet dostarczą do ościennych krajów. Na targowisku tłum mieszkańców dokonujących porannych zakupów. Do portu powraca łódź z nocnego połowu. Natomiast my wyruszamy do jednego z największych narodowych parków ornitologicznych. Około 60 km od Saint-Louis, niedaleko granicy z Mauretanią, w zakolu rzeki Senegal, utworzono w 1971 roku Park Narodowy Djoudj. Park obejmuje około 16 tysięcy hektarów i jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wężówka afrykańska ma długą, cienką szyję z małą głową i długim, sztyletowatym dziobem. Żywi się rybami. Taką łodzią przemieszczamy się po parku. Kormorany białoszyje występujące na obszarze Afryki. Rozpiętość ich skrzydeł sięga 1,5 metra. Bielik afrykański dziennie zjada prawie 1,5 kg ryb, a tu wężówka w całej okazałości. Park Djoudj obejmuje tereny, na których zatrzymują się liczne stada ptaków migrujących z Europy przez Saharę. Park zamieszkuje prawie 400 gatunków ptaków, a wśród nich najliczniej występują kormorany i pelikany. Czapla purpurowa. Dopływamy do tej części parku, w której dominują pelikany. Pelikany to duże ptaki wodne, są stadnymi ptakami rybożernymi i chętnie łowią wspólnie. Długość ciała pelikanów dochodzi do 160 cm, a rozpiętość skrzydeł do 2,5 metra. Osiągają wagę do 12 kg. Ich dziób może mieć nawet 0,5 metra długości. Czaple nadobne.
pięknie zaprezentowała się nam wężówka. Na jednej z wysp jest ogromna kolonia lęgowa pelikanów. Ptaki są tu stosunkowo bezpieczne, gdyż woda stanowi trudną do pokonania barierę dla drapieżników. Gniazda budowane są na ziemi w formie platformy z udeptanych roślin wodnych, gałązek i błota. Samica składa 2-3 białe jaja o średniej wadze około 16 dekagramów. Są one wysiadywane przez 30 dni przez oboje rodziców. Także oboje rodzice opiekują się młodymi, które pozostają w gnieździe od 85 do 105 dni. Dojrzałość płciową pelikany osiągają w wieku 3-4 lat. Żółta torba pelikana może mieć nawet 13 litrów pojemności. Pelikany są doskonałymi lotnikami. Często można je obserwować, jak lecą w charakterystycznym ukośnym szyku. Opuszczamy już tę krainę wodnego ptactwa z nadzieją, że takie chronione obszary pozwolą przetrwać wielu zagrożonym gatunkom. W terenie parku żyje nie tylko ptactwo wodne. Można tu spotkać guźdźce, antylopy, małpy, a także drapieżniki takie jak hieny i szakale. Nam udało się zobaczyć tylko guźdźce. Na bagnistych terenach tworzą się solniska. Pod wieczór wracamy z Parku Narodowego Dżudż do St. Louis, które w przeszłości było nazywane perłą Afryki Zachodniej. Dziś już niestety niewiele pozostało z tamtego okresu świetności. Miasto jest także znane z licznych festiwali, z których najważniejszym jest St. Louis Jazz Festival. Dlatego czasami jest określane mianem afrykańskiego Nowego Orleanu. Poddana renowacji katolicka katedra z 1828 roku. Wokół mostu narosło kilka legend. Największą popularnością cieszy się mówiąca o tym, że most został zaprojektowany w pracowni Gustawa Eiffla. W rzeczywistości most został wykonany przez firmę Nuzier, Kessler i spółka. Most łączący wyspę z półwyspem zasiedlonym przez Le Bou. Rybacki port powoli pogrąża się w mroku. Tego wieczoru również mamy okazję obejrzeć występ kolejnej grupy muzycznej. No, no, no.
Rankiem wzdłuż stosów arbuzów z okolicznych plantacji wyruszamy w kierunku rezerwatu Bandia. Po drodze zatrzymujemy się przy jednym z najstarszych baobabów w tym rejonie. Wnętrze tego ogromnego starego drzewa już prawie całkowicie spróchniało. Na kolejny przystanek zatrzymujemy się przy katedrze świętej Anny w Thiès, trzecim co do wielkości mieście Senegalu. Siedziba biskupa i diecezji w Thiès, która liczy około 50 tysięcy katolików. W liczącym prawie 15 milionów mieszkańców Senegalu jest około 96% wyznawców islamu, a mniejszość chrześcijańska stanowi niecałe 4%. Wolność religijna jest gwarantowana przez prawo, a społeczeństwo jest tolerancyjne pod tym względem. Utylizacja odpadów to nierozwiązany problem większości afrykańskich krajów. Rezerwat Bandia został utworzony przez prywatnego inwestora i jest przedsięwzięciem komercyjnym, ale jak każda enklawa naturalnego środowiska, służy też utrzymaniu lub zwiększeniu liczebności dzikich zwierząt. Nasze dwugodzinne safari odbędziemy tą ciężarówką. Rezerwat liczy 3,5 tysiąca hektarów. Patas rudy potrafi poruszać się z prędkością do 55 km na godzinę. Struś to duży nielotny ptak. Tutaj widzimy jego samicę. A to samiec. Antylopa końska żyje w buszu i unika otwartych przestrzeni. Ma do 1,5 metra wysokości i waży ponad 200 kg. Antylopy eland, które są największymi współczesnymi antylopami. Zarówno samiec, jak i samica ma rogi w dwóch miejscach mocno skręcone. W kłębie elandy osiągają wysokość nawet powyżej 180 cm, a ich waga może sięgać 1 tony. A tu mamy elandy w towarzystwie koczkodanów zielonych. W rezerwacie Bandia są też dwa nosorożce białe. Są to największe z żyjących obecnie nosorożców. Mogą ważyć nawet 2,5 tony. Nie brakuje tu okazałych baobabów. Baobab jest symbolem Senegalu i został umieszczony w jego herbie.
W rezerwacie jest około 40 żyraf. Tu mamy rodzinę zebr. Ściga nas zdenerwowany struś, a jako że jest najszybszym nielotnym ptakiem, bez problemu podąża za naszą ciężarówką. Żyrafa jest najwyższym zwierzęciem lądowym. Może osiągać ponad 5 metrów wysokości i ważyć powyżej 1,5 tony. Szyja żyrafy ma długość do 2 metrów. W cieniu rozłożyło się dość duże stado bawołów. Para guźdźców. Hieny centkowane, ponieważ są drapieżnikami, zostały oddzielone od reszty zwierząt w rezerwacie. Grupę drapieżników uzupełniają krokodyle. Innych drapieżników w rezerwacie nie ma. Z rezerwatu Bandia przenieśliśmy się nad Różowe Jezioro i taką sfatygowaną ciężarówką udajemy się na objazd okolicy. Różowe Jezioro znajduje się około 20 km od Dakaru. Ma 3 km2 powierzchni i charakteryzuje się wysokim, sięgającym 38% zasoleniem. Jest naturalnym miejscem pozyskiwania soli, która jest wydobywana ręcznie z dna jeziora. Jedziemy wzdłuż chałt wydobytej soli, która zaspokaja potrzeby nie tylko Senegalu, ale jest także eksportowana do innych krajów zachodniej Afryki. Przy jeziorze była meta rajdu Paryż-Dakar, zanim został on przeniesiony do Ameryki Południowej. Niewielki pas wydm oddziela jezioro od Atlantyku. Z szerokiej piaszczystej plaży oglądamy zachód słońca nad Atlantykiem. Rankiem jedziemy z nad Różowego Jeziora do Dakaru.
Ambasada Polska w Dakarze. Jesteśmy na zielonym przylądku, który często jest uważany za najbardziej na zachód wysunięty punkt Afryki. W rzeczywistości najdalej na zachód jest wysunięty przylądek Almadi, który leży 3,5 km stąd. Od zielonego przylądka wziął nazwę leżący 600 km stąd na zachód archipelag wysp Zielonego Przylądka i położone na nim państwo Republika Zielonego Przylądka. Monumentalny pomnik odrodzenia Afryki o wysokości 49 metrów, w całości odlany z brązu, został zaprojektowany i wykonany przez specjalistów z Korei Północnej. Do pomnika prowadzi 198 schodów. Został on odsłonięty w 2010 roku, 50. rocznicę uzyskania niepodległości przez Senegal. W pobliżu umieszczono kontur Afryki wycięty z ogromnej kamiennej płyty. Spod pomnika roztacza się rozległy widok na Dakar, który jest stolicą i największym miastem Senegalu, liczącym około 1 200 000 mieszkańców. Pomnik przedstawia wychodzących z wulkanu ludzi, muskularnego mężczyznę obejmującego półnagą kobietę i trzymającego dziecko. Ma to uosabiać wyjście kontynentu afrykańskiego z długich lat rasizmu i nietolerancji. Jednakże przedstawienie postaci ludzkich, na dodatek półnagich, w kraju, w którym ponad 90% mieszkańców wyznaje islam, wywołało skandal i protesty. Od pomnika odrodzenia Afryki jedziemy do katedry. Po drodze mijamy wielki meczet Hadżiego Omara z minaretami zwieńczonymi charakterystycznymi kulami. Mur okalający więzienie. Katedra Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej, główny kościół rzymskokatolickiej archidiecezji dakarskiej. Hala, w której mieści się jeden z licznych dakarskich bazarów. Największy skład antykwarycznych masek w północno-zachodniej Afryce. Plac Niepodległości w centrum Dakaru. Izba Handlu, Przemysłu i Rolnictwa. Pomnik senegalsko-francuskiego braterstwa broni, a w tle remontowany dworzec kolejowy. Z portu w Dakarze wypływamy promem w krótki 3-kilometrowy rejs na wyspę Gorée.
Wyspa jest niewielka, ma 36 hektarów powierzchni i liczy około 1000 mieszkańców. Od XVI do XIX wieku Fort d'Estrée na tej wyspie był bazą handlu niewolnikami. Odnowiona fasada z bramą wejściową do Fortu d'Estrée. Wąskie uliczki ze starą kolonialną zabudową. Już w 1978 roku wyspę wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pomnik urodzonego na wyspie Blaise Diagne, pierwszego czarnoskórego polityka wybranego do francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Oczekujący renowacji pałac gubernatora Senegalu. Kościół świętego Karola Boromeusza. W 1992 roku był tu z pielgrzymką Jan Paweł II. Na wyspie osiedliło się wielu artystów. Idziemy swoistą galerią pod gołym niebem. Pomnik dedykowany senegalskiej diasporze. Na szczycie skalistego wzgórza pozostałości fortu zwanego Saint-Michel lub Le Castel. Są tu stare działa służące do obrony dostępu do portu w Dakarze jeszcze w czasie II wojny światowej. W tym zakątku wyspy kręcono sceny do filmu Działa z Navarony. Pomnik przedstawiający parę niewolników. Tak zwany dom niewolników zbudowany w latach 70. XVIII wieku. W celach na dole więzieni byli niewolnicy, oddzielnie mężczyźni, kobiety i dzieci. Na górnej kondygnacji mieszkali biali handlarze niewolników. W samym centrum tego domu są niewielkie drzwi, zwane drzwiami, zza których nie ma powrotu. Tędy bowiem wyprowadzano kupionych niewolników na statek. Dom ten odwiedzili m.in. Jan Paweł II, Barack Obama, Bill Clinton, Nelson Mandela. Na wyspie nie ma samochodów i motorowerów. Jest czyste powietrze i piękne, schludne uliczki. Nic zatem dziwnego, że Pelikan uznał to miejsce za dogodne dla dokonania toalety.
ostatni rzut oka na wyspę z promu odpływającego do Dakaru. To już końcowy etap trasy po Senegalu. W tym kraju na dużą skalę uprawia się orzeszki ziemne. Składowane są w takich ogromnych hałdach. Przejazd przez kolejne afrykańskie miasteczko. Zanim dotrzemy do Gambii, odwiedzamy jeszcze rezerwat Fatala. Można tu udać się na tradycyjne safari, a dodatkową atrakcją jest spacer z lwami. Jesteśmy na powrót w Gambii. Musimy teraz przeprawić się promem przez rzekę Gambię z leżącego na jej północnym brzegu miasta Barra do leżącego na południowym brzegu Banjul, które jest stolicą Gambii. Z górnego pokładu promu obserwujemy jego załadunek. Po pojazdach przychodzi kolej na pieszych. Z górnego pokładu promu doskonale widać, jak barwnie ubrani są mieszkańcy, a głównie kobiety. Miasto Banjul, stolica Gambii, zostało założone w 1816 roku przez Anglików jako placówka wojskowa, której zadaniem było dopilnowanie przestrzegania wprowadzonego zakazu handlu niewolnikami. Najpierw odwiedzamy środowiskową świetlicę dla dzieci wspieraną przez polskie grupy wycieczkowe. Kolejne miejsce to Muzeum Kacikali w odległym o 16 km od Banjul miasteczku Bakau. Jest to niewielkie muzeum etnograficzne, w którym zgromadzono trochę rytualnych strojów miejscowych plemion oraz stare instrumenty muzyczne. Krótką ścieżką przez dżunglę docieramy do świętej sadzawki, która jest integralną częścią Muzeum Kacikali. W
sadzawce żyją krokodyle, których dokładna liczba nie jest znana, ale szacuje się, że jest ich tu około 80. Do świętej sadzawki przychodzą kobiety, by prosić o powodzenie i szczęście rodzinne, a przede wszystkim te, które mają problem z zajściem w ciążę. W miasteczku toczy się codzienne życie. Chłopiec wiezie zebrany z poletka ryż. Jesteśmy na powrót w Banjul. To rzymskokatolicka katedra Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, wybudowana w okresie kolonialnym na początku XX wieku. W 1992 roku odwiedził ją Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Gambii i Senegalu. Miejscowe rękodzielnictwo sprzedawane na tutejszym bazarze. Na wjeździe do Banjul w 1996 roku wybudowano łuk triumfalny. Budowla ma 35 metrów wysokości. Z góry można obejrzeć panoramę stolicy Gambii. Minarety meczetu King Fahad, wybudowanego przy finansowym wsparciu Arabii Saudyjskiej. Meczet może pomieścić 6 tysięcy wiernych. Gmach Sądu Najwyższego. Widok na gmach parlamentu z łuku triumfalnego kończy naszą wycieczkę do Gambii i Senegalu.